rozwiążemy kilka zadań z wartością bezwzględną. Przyjrzyjmy się temu ćwiczeniu. Chcemy, żeby obie nierówności, czyli ta nierówność i ta nierówność, były prawdziwe. Jakie są możliwe wartości x? Mamy tutaj 4 odpowiedzi do wyboru. Możemy wybrać tyle, ile nam odpowiada. Przełączmy się na tablicę i spróbujmy się zastanowić, jakie x będą spełniały obie te nierówności. Minus 1 ma być większe od x i moduł z x ma być większy od modułu z minus 1. Przypominam, że wartość bezwzględna, czyli inaczej moduł, daje nam w wyniku liczbę nieujemną. Czyli jeżeli liczba ma minus, to usuwa minus tej liczby. Czyli zwróćcie uwagę, moduł z x zostawimy, bo nie wiemy jeszcze jaki x jest, ale minus 1 to będzie po prostu 1. Czyli chcemy mieć takie dwie nierówności spełnione. Tutaj możemy napisać po matematycznemu taki znaczek i. To znaczy, że ta nierówność i ta nierówność będą spełnione. Czyli minus 1 ma być większy od x i moduł z x ma być większy od 1. Narysujmy sobie pierwszą nierówność na osi liczbowej. Tu mamy minus 1, tu mamy 1 i my chcemy, żeby x był mniejszy od minus 1. Czyli chcemy, żeby był gdzieś po tej stronie. Co będzie oznaczała ta nierówność? Moduł z x większy od 1. To będzie oznaczało, jeżeli x będzie dodatni, czyli będziemy chcieli, żeby x był większy od 1 lub, po matematycznemu piszemy tak, lub x będzie mniejszy od minus 1, czyli albo x będzie większy od 1, czyli tutaj sobie zaznaczymy niżej, albo x ma być mniejszy od minus 1. Przypominam, że chcemy, żeby obie nierówności były spełnione, czyli ta nierówność i ta nierówność tutaj już rozpisana. W związku z tym będzie nas interesowała ta część tego zbioru, czyli chcemy, żeby x był mniejszy od minus 1. Inaczej możemy zapisać tak jak wyżej. Minus 1 ma być większe od x. Wróćmy do naszego zadania i sprawdźmy, które liczby będą mniejsze od minus 1. Na pewno będzie to minus 2 i minus 4. Sprawdźmy. Zgadza się? Przechodzimy do kolejnego zadania. Tu mamy podobne zadanie. X ma być większe od minus 2 i moduł z minus 2 ma być większy od modułu z x. Przepiszmy to sobie. X większe od minus 2. X większe od minus 2. I minus 2, moduł z minus 2 ma być większy od modułu z x. I robimy tak jak poprzednio. I. Czyli x ma być większy od minus 2 i moduł z minus 2 ma być większy od modułu z x. Czyli to możemy napisać, że to jest 2 większe od modułu z x. Czyli moduł z x ma być mniejszy od 2. Możemy sobie to zapisać w tą stronę. Odwróciłam teraz lewą i prawą stronę, zamieniłam miejscami. Czyli to znaczy, że x ma być mniejszy od 2, ale większy od minus 2. To wynika z definicji wartości bezwzględnej, którą poznaliście w poprzednich filmach. Czyli chcemy mieć jednocześnie, zobaczcie, x, który będzie większy od minus 2 i x, który będzie pomiędzy minus 2 a 2. No możemy sobie jeszcze raz narysować oś liczbową. Tu będzie minus 2, tu będzie 2. Czyli tu chcemy, żeby x był większy od minus 2, czyli w prawą stronę będzie szedł nasz zbiór i chcemy, żeby ten x zawierał się między minus 2 a 2. Czyli będzie nas interesowała ta część. Czyli będą dobre wszystkie x-y, które będą pomiędzy minus 2 a 2. Sprawdźmy, czy takie mamy dostępne. Pomiędzy minus 2 a 2 będzie tylko 0. 2,5 i minus 2,5 nie będą tutaj poprawne. Sprawdźmy. Przeczytajmy jeszcze to zadanie. Na koncie w banku Jean-Paul ma 0 dolarów. Jego przyjaciel Albert ma minus 11,1 dolara. Żaden z nich nie ma więcej pieniędzy. Które z tych twierdzeń jest poprawne? Mamy 4 do wyboru. Pierwsze. Jean-Paul ma więcej długu niż Albert. Czy to jest prawda? Jean-Paul ma 0, Albert ma na minusie. W związku z tym to nie jest prawda. Albert ma więcej długu niż Jean-Paul. To jest prawda, ponieważ jest na minusie, Jean-Paul ma 0.
I teraz zwróćcie uwagę, że wchodzimy w wartości bezwzględne. Wartość bezwzględna pieniędzy Alberta, czyli wartość bezwzględna, czyli tu bierzemy moduł, jest większa niż wartość bezwzględna pieniędzy Jean-Paula. Czy to jest prawda? Czyli moduł z 11,1 to jest 11,1, czyli usuwamy ten minus. I twierdzą, że to jest większe niż 0, niż moduł z 0, który wynosi 0. Czy to jest prawda? Tak, to jest prawda. Zaznaczmy. I ostatnie stwierdzenie, że wartość bezwzględna pieniędzy Jean-Paula jest większa niż wartość bezwzględna pieniędzy Alberta, czyli odwrotnie do poprzedniego. Już stwierdziliśmy, że to jest prawdziwe, w związku z tym to jest fałszywe. Sprawdźmy. Zgadza się. Zapraszam Was do wykonywania ćwiczeń w serwisie Khan Academy.